Cześć jeszcze raz i wreszcie dotarliśmy do ostatniego filmu tej serii, w której codziennie mówię w języku obcym w październiku. Właśnie dzisiaj nagrałem nowy odcinek mojego podcastu, ale najprawdopodobniej zobaczycie go, zanim zobaczycie ten filmik. Co jeszcze? Jeszcze raz widzicie mnie z tamtej strony, jak za dawnych czasów. Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś, co naprawdę powinienem był powiedzieć w każdym filmiku, ale zupełnie zapomniałem. Ale po zakończeniu tego wyzwania, teraz mogę to powiedzieć po polsku, jakby mówienie po polsku było normalną częścią mojego kanału. Więc tu jestem, nazywam się Israel, w tym kanale mówię o językach, o nauce języków i mam podcast o językoznawstwie. Więc jeśli wy jeszcze tego nie zrobiliście, serdecznie zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Dzisiaj jest 31 października, Halloween, czyli ostatni dzień mojego wyzwania. Jako ostatni filmik w serii chciałbym zrobić Q&A, ale niestety pytań nie ma, więc wymyśliłem kilka. Zaczynajmy. Pierwsze pytanie, czy to było trudne? Na początku naprawdę myślałem, że będzie trudne wyzwania, właśnie dlatego nazwałem go wyzwaniem. Ale jak zacząłem wyzwanie, powoli wchodziłem w rytm, przyzwyczaiłem się do częstszego rezerwowania tych lekcji i oczywiście też chodzenia do lekcji i powoli mój mózg po prostu pozostał w tym języku, więc czułem się coraz wygodniej, naturalniej, myśląc w tym języku. I potem dowiedziałem się, że są ludzie, jest bardzo dużo tych ludzi, którzy jeszcze częściej biorą te lekcje, na przykład 2 godziny codziennie. To dla mnie jest trochę szalone, ale bardzo, bardzo zadziwiam tych ludzi. I więc teraz mam poczucie, że to wyzwanie naprawdę nie stanowi wyzwanie. Drugie pytanie. Czy to było skuteczne? Czyli czy częste mówienie po polsku pomogło mojej nauce tego języka? Rzeczywiście. Na przykład tydzień temu nagrałem 3 filmik tej serii i potem zmontowałem 1 filmik. Wtedy naprawdę dostrzegłem ogromną różnicę w moich umiejętnościach pomiędzy 1 a 3 filmikiem. Ale czy generalnie mówienie pomaga nauce języka? Myślę, że to zależy od sytuacji i od umiejętności danej osoby, ponieważ myślę, że nie uczyłem się dużo podczas tego wyzwania. Żeby to wyzwanie było skuteczne i pomocne, musiałem już mieć ten język w głowie. Moim zdaniem mówienie jest mięśniem, a ćwiczenie to tylko ćwiczenie, a nie nauka. Więc podczas tych lekcji mogę powiedzieć, że wzmacniałem moje umiejętności, które już istniały. Czasami rozszerzałem swoje wiedzy, ale nie nauczyłem się czegoś zupełnie nowego. Żeby to wyjaśnić, mogę porównać moje lekcje z polskiego do moich lekcji z hebrajskiego. Już powiedziałem, że wziąłem kilka lekcji z hebrajskiego i innych języków jako część tego wyzwania. Ale w języku hebrajskim jeszcze nie mam dobrego poziomu. Nie rozumiem dużo tego języka. Więc po kilku lekcjach nie mam wrażenia, że moje umiejętności mówienia po hebrajsku stały się lepiej. Powodem jest to, że podczas tych lekcji z hebrajskiego cały czas głównie usiłowałem znaleźć poprawne słowa, żeby coś wyrazić, albo googlowałem, albo pytałem nauczycielkę, jak powiedzieć coś po hebrajsku. I ten proces naprawdę nie sprawiał mi przyjemności. I do porównania, po polsku mogłem się bardzo swobodnie wyrazić i
przedyskutowaliśmy razem z swoimi nauczycielami bardzo dużo ciekawych tematów, tematów, które dotyczy mnie. I ten proces, ten bardzo intuitywny proces lub bardzo przyjemny proces wzmacnił moje umiejętności mówienia po polsku i też rozumienia. Trzecie pytanie. Jaki jest teraz największy problem w mojej nauce polskiego? I mogę powiedzieć bardzo pewnie, że to jest wyczucie językowe. Po pierwsze, po polsku mamy niektóre bardzo drobne różnice w słowach. Właśnie wyczucie językowe jest bardzo dobrym przykładem, bo przez dłuższy czas wcale nie wiedziałem, czy należy powiedzieć wyczucie językowe, poczucie, uczucie, odczucie językowe, bo wszystkie te słowa są feeling i nie mam odpowiedników w żadnym moich innych języków. Więc musiałem albo zapytać nauczycieli, albo czytać właśnie ten wyraz w prawdziwych tekstach. Po drugie, mamy kolokację słów. Mamy przykłady w moich poprzednich filmikach. Na przykład zastanawiałem się, czy mówimy spędzić czas na czymś, czy poświęcić czas na coś. Muszę zapamiętać, że w obu przypadkach mamy na, ale mamy inne przypadki. Jeszcze jednym bardzo dobrym przykładem jest to, że w moim pierwszym filmiku po polsku powiedziałem: moja skóra odpadła. I to wtedy dla mnie miało sens, ponieważ moja skóra pada od mojej ręki. Ale potem kilku Polaków poinformowało mnie, że to wcale nie działa i nawet jest śmieszne albo bardzo dramatyczne. I to powinno być: moja skóra zdarła. To jest słowo, którego wtedy nie znałem, ale teraz nauczyłem się tego słowa i mogę go używać w podobnych sytuacjach. Ale największym problemem dla mnie jest na pewno aspekt. Generalnie mogę wyjaśnić aspekty innym uczącym się polskiego albo innych języków słowiańskich, ale jest dużo bardzo specyficznych sytuacji, w których wcale nie wiem, jaki aspekt należy zastosować. Ale myślę, że ten problem tylko da się rozwiązać przez częste czytanie i słuchanie, żeby znajdować jeszcze więcej przykładów w prawdziwych tekstach. Podsumowując, czy ty powinieneś się skupić na mówieniu w języku obcym? Ja powiedziałam, to zależy od twojej obecnej sytuacji. Mam kilka pytań dla ciebie. Ile rozumiesz podczas słuchania? Są istotnie ludzie, którzy uczą się mówić w języku obcym, ale nic nie rozumieją. Kiedy budujesz zdania, czy czujesz się, jakbyś robił test gramatyki? Ja teraz też wciąż muszę czasami się zastanawiać, kiedy buduję zdania, ale nie czuję się, jakbym rozwiązywał zagadkę cały czas. I ostatnie pytanie dla ciebie brzmi: czy czujesz się wygodnie w środowisku tego języka? Jeśli wciąż masz wyczucia obcości, kiedy słyszysz ten język obcy, to powinieneś się skupić na rozumieniu, a nie na mówieniu. Wreszcie koniec. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za uwagę i proszę lajkować, subskrybować i komentować, co wy sądzicie na ten temat. Chyba już nudziłem was, mówiąc po polsku.